Jestem w trakcie oglądania cudownego serialu pod tytułem Ted Lasso, w którym to trener Amerykanin pracujący z Anglikami powiesił w szatni dla piłkarzy napis Believe. To jest oczywiście takie wezwanie do wiary, która ma być wewnętrzną motywacją. Do zmian, do sięgania po to, co nieoczywiste, co wydaje się czasami nieosiągalne. Jest w tym pewnie wezwanie do wiary w siebie, do wiary w możliwość przekraczania siebie, do stworzenia jakiegoś zespołu, itd. itd. Dziś w Ewangelii pojawia się no właśnie to wezwanie Jezusa wierzcie w Ewangelię. My jako chrześcijanie nie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tak w ogóle mieć w sobie postawę zaufania, otwartości i jakiejś wiary. Tylko to jest wiara w Ewangelię, w dobrą nowinę, którą głosi Jezus. Jeśli chcesz być człowiekiem głęboko wierzącym, potrzebujesz przyjmować słowa Boga, potrzebujesz wchodzić, wgłębiać się w treść Ewangelii. Nasza wiara ma swoją treść. I to jest niebywale y, piękna, głęboka, nieogarniona treść.